Dzień dobry, witam Państwa w nowym odcinku naszego okienka z parlamentu, które zyskuje sobie coraz liczniejszą rzeszę fanów. Jest Artur Soboń ze mną. Dzień dobry. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Ja nazywam się Marcin Chorała. Arturze, temat ostatnio na czasie, bardzo ważny, czyli VAT. Skąd takie mamy szalone wpływy z VAT-u nagle, z nienacka? Skąd się te pieniądze wzięły? Z budżetu państwa. Znaczy, te pieniądze kiedyś też w budżecie były, tylko nieuczciwi przedsiębiorcy je sobie z tego budżetu zabierali, przedsiębiorcy znikali, no ale nie ci ludzie, którzy te pieniądze ukradli. Znikały firmy i na tym polegał mechanizm. To znaczy, tworzono takie karuzele różnego rodzaju transakcji, gdzie na końcu był znikający podatnik, ale te pieniądze wyłudzone z budżetu państwa były niestety naszymi pieniędzmi i to złodziejstwo było prawdziwe. Tak, czyli to, bo są dwie sytuacje, może warto je odróżnić. Pierwsza jest taka, że ktoś po prostu prowadzi działalność gospodarczą, coś produkuje, sprzedaje, no i powiedzmy nie płaci wystarczająco należnego podatku, to jest już źle, ale jeszcze nie najgorzej. Natomiast najgorzej i z tym, jak rozumiem, mieliśmy do czynienia, że były no wręcz grupy przestępcze, które właściwie tak, w ogóle nie prowadziły działalności gospodarczej normalnej, tylko ich działalnością było wyłudzanie VAT-u. Prowadziły ją wyłącznie po to, aby na końcu wpłynął ten podatek VAT i ta działalność się na tym zakończyła. Rzeczywiście to jest rzecz, którą trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że my tak mówimy wyłudzenia i tak dalej, to takie tam sformułowania, które trochę rozwadniają tą istotę sprawy. Bo istotą sprawy jest to, że to są prawdziwe pieniądze. To nie są pieniądze, które tam ktoś nie doszacował, ukrył, nie dopłacił. Nie, to są wypłacone z budżetu państwa 250 miliardów ponad złotych przez ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do kieszeni nieuczciwych przedsiębiorców, którzy prowadzili tę działalność obrotu towarem tylko po to, żeby wyłudzić. Jeżeli teraz wprowadziliśmy kilka rozwiązań prawnych i tak raptownie ta skala wyłudzeń zmalała, no to czemu nie robiła tego Platforma? Bo mało tego, jeszcze podnieśli stawkę VAT-u, czyli brakowało pieniędzy, wystarczy się schylić, jak się okazuje, i one będą, a zamiast tego podnoszą stawkę. No dobre pytanie, bo jak wszyscy wkoło wiedzieli, nie wiedziała tylko Platforma, to jest rzeczywiście pytanie na komisję śledczą i pewnie niebawem tą komisję i efekty jej pracy poznamy, bo jeśli wszyscy wiedzieli, bo na przykład firma, jedna z większych firm doradczych, sprzedawała coś takiego, że mogłeś sobie kupić produkt i on ci pokazywał, który towar jest już zainfekowany karuzelą VAT-owską, a który za chwilę będzie. Czyli za niewielkie pieniądze mogłeś wiedzieć, czego unikać jako przedsiębiorca. Czy wszyscy wiedzieli o tym, jaka branża jest w tej chwili okradana i jaka jest następna do okradania w kolejce. Jak nie wiem, eksport kawy z Polski do Czech wzrósł 1000-krotnie. No bardzo przepraszam, ale nie jest czymś naturalnym. Wzrost radykalny eksportu kawy z Polski do Czech. Więc nie widziała tylko ekipa rządząca, nie widziały służby, nie robiono żadnych tych legislacyjnych rzeczy, ale też nie ścigano tych nieuczciwych przedsiębiorców. Znaczy, jeśli dzisiaj Lotos czy Orlen sprzedają 1/3 paliwa więcej niż w 2015 roku, no to wyobraźmy sobie, jaka skala nielegalnego paliwa. Kilkaset, może nawet tysiące cystern dziennie. Także czekamy na komisję śledczą. Tak, mamy tu rzeczywiście wiele do wyjaśnienia. Wielu miliardów w budżecie, które można 27 miliardów więcej już w tym roku. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. 27 miliardów. Zostańmy z tą liczbą.